This is really authentic Chopin playing. Był świetnym pianistą. Był osobą niezwykle skromną. To był Karol Liczy. Nasz dom był domem muzyków. Muzyka rozbiewała właściwie cały dzień, bo jak nie Karol ćwiczył, to ja ćwiczyłem, jak nie ja, to ojciec, a jak nie, to czasami graliśmy razem z Karolem różne utwory, więc muzyka właściwie była na co dzień. Od samego dzieciństwa właściwie Karola widzę przy pianinie lub fortepianie, cokolwiek by stało obok, on siadał i grał. To było równocześnie granie sobie, granie komuś i ćwiczenie w jednym. I właściwie jako takiego znam. On kochał grać. Pierwsze kroki Karol na fortepianie robił właśnie z mamą. To było już chyba, nie miał 6 lat wtedy, jak zaczynał. Jak skończył 7 lat, właśnie zjawiła się pani Dworakowska, która mieszkała w Ksawerowie, bardzo blisko. Ona potem właśnie wyjechała do Warszawy, została profesorem w Akademii Muzycznej w Warszawie. Ale ona tylko rok Karola uczyła i potem przejęła Karola pani Kitzmanowa. To była taka pianistka, która właściwie już się nie udzielała jako pianistka, ale jako pedagog była genialna. I ona go uczyła aż do liceum muzycznego. Nasza uczelnia, Akademia Muzyczna w Łodzi, jest dumna, że wypromowała, że ma na liście swoich absolwentów tak wybitne nazwisko jak Karol Nicze. Mówienie o nim właściwie jest konieczne, ponieważ nie tylko z tego tytułu, że jest absolwentem, możemy się szczycić, ale również współpracował z nami. Just by accident I heard Karol play Chopin and I was jealous because I said I wish I were Polish to feel that so easily. And I love the way he did the mazurkas and beautiful sound, beautiful phrasing, and I said, this is really authentic Chopin playing. I was very admirative of him. Oczywiście po ogłoszeniu wyników Karol dostał 11 miejsce, na 11 miejscu. Tam był, wtedy wygrał Gary Golson. Pan Szymonowicz, który był mężem Karola profesorki, był sekretarzem jury i przyjechał z wiadomością, już po konkursie, że Karol, wiem, że zasługiwałeś na wyższe miejsce, ale ze względu na to, że Janusz Olejniczak był młodszy od ciebie i uważali, że on w jego przyszłość rokuje wielkie nadzieje, więc zamienili wam miejsca z 6 na 11. Zamienili was po prostu. Taką wiadomość przekazał pan Szymonowi i ja tą wiadomość słyszałem, bo byłem z Karolem razem wtedy. Ja podpatrywałem często, jak on gra te funkcje, co to za akordy są. To znaczy, to trzeba było tak po prostu poszukać tych dźwięków, a Karol je miał. On siadał i grał. To było bardzo takie ekscytujące być uczestnikiem takich lekcji, ale to było też fantastyczne, że Karol grał Beethovena, Karol grał Chopina fantastycznie, a później siadał i grał Gershwina, a później grał standard jazzowy. I on to wszystko robił znakomicie i to nas bardzo, bardzo tak pobudzało i ten fortepian, no,
chciało się grać, chciało się ćwiczyć, chciało się poznawać literaturę. Razem spędziliśmy parę godzin na Manhattanie. No i wtedy się dowiedziałem właśnie, to jest ten pianista, który koncertuje, jeździ, świetnie czyta nuty, co było wtedy raczej rzadkością dla muzyków jazzowych szczególnie. Oni wykształceni raczej improwizować świetnie umieli, natomiast z czytaniem nut było kiepsko, a na statkach do show trzeba było niestety mieć tą właściwość, żeby szybko czytać nuty. Fantastyczny muzyk, rzetelny muzyk przede wszystkim, niesłychanie dowcipny, niesłychanie posiadający ogromne poczucie humoru, lubił żartować. Myśmy się nigdy z Karolem nie spotykali towarzysko. Przez te 35 lat pracy w zawodzie artystycznym, no to mogę powiedzieć, że pianistów to ja poznałem no wielu. Ale Karol był wyjątkowy. To było zjawisko, to był przyjaciel, to był fenomen, to był erudyta. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś chwalić, ale tak najprościej, jakby miał przedstawić i zbliżyć tą postać, żeby tak go usytuować jakoś, to mógłbym tak powiedzieć, całkowite zaprzeczenie Adama Makowicza, a do czasów, kiedy pojawił się pan Leszek Możdżer, to ja z takim zjawiskiem, jakim był Karol Nitzsche, się nie spotkałem.